Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News. Teraz przed Wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. Mister Karnister pisze: jakby PoE było po polsku, to od razu gramy. Myślę, że takich graczy jest dużo, dużo więcej. Niestety, oficjalnego spolszczenia się raczej nie doczekamy. Może kiedyś powstanie jakieś fanowskie. Zobaczymy. Można chyba powiedzieć, że Koreańczycy oszaleli na punkcie Odin Valhalla Rising. Wystarczył zaledwie dzień od otwarcia wstępnej rejestracji, aby do gry zapisał się 1 000 000 osób. Jeśli tempo zostanie utrzymane, to bardzo prawdopodobne, że Odin Valhalla Rising stanie się rekordzistą na tamtejszym rynku pod względem zarejestrowanych użytkowników przed premierą. I trudno się temu dziwić, bo hype na Odin jest przeogromny. Gra zapowiada się miodnie i zupełnie inaczej od typowych produkcji Made in Asia. Mroczny klimat, nordyckie uniwersum, kategoria wiekowa 18+, multiplatformowość to rzeczy, których zazwyczaj nie spotkamy w południowo-koreańskich tytułach. Globalna wersja Odin Valhalla Rising jest potwierdzona i bardzo prawdopodobne, że wystartuje pod koniec roku. Czekamy z niecierpliwością. Czekacie na Korpang? Niestety nie mamy dla Was dobrych informacji. Beta testy zaplanowane pierwotnie na wiosnę 2021 roku zostały kolejny raz przełożone. Nowy termin Closed Bety to 25 sierpnia, czyli zaledwie kilka dni przed premierą New World. Closed Beta będzie dostępna dla 10 tysięcy graczy i wolna od jakiegokolwiek NDA. Jeśli chodzi o grudniową premierę Korpang, producenci gry nadal są optymistami w sprawie tego terminu. Dużo będzie jednak zależeć od kondycji Closed Bety i tego, jak wiele rzeczy będzie wymagać naprawy. Alex Sementeli, najpopularniejszy na świecie gracz, streamer, content creator i speedrunner Diablo 2, znowu przeszedł do historii. Wczoraj zakończył trwający ponad 4 lata maraton polegający na zebraniu wszystkich unikalnych przedmiotów dostępnych w Diablo 2. Ile ich dokładnie jest? Podobno 386. Ostatnim przedmiotem, który jednocześnie sprawił Alexowi najwięcej problemów, był Archon Staff, na którego polował aż 2 lata. Archon Staff to prawdziwy święty gral Diablo 2. Bardzo rzadki i bardzo potężny staff, który posiada drop rate na poziomie 0,003%. Ostatnio żegnaliśmy się z Soulwalker, którego wydawało Gameforge. Deweloperzy gry, Lion Games, zadeklarowało jednak, że nie zostawi graczy z Europy oraz Ameryki Północnej na lodzie. Wezmą sprawę w swoje ręce i sami zaczną wydawać swój produkt. Nie podano do tej pory żadnej daty, ale potwierdzono, że nie będziemy musieli długo czekać. I tak też się stało. Soulwalker otrzyma oficjalny globalny serwer jeszcze w tym miesiącu. Dokładnie 13 maja będziemy mogli wszyscy znowu grać. Deweloper uprzedza jednak, że start globalnego serwera dla wszystkich graczy Soulwalker może się lekko opóźnić, jeśli wystąpią jakieś problemy techniczne. Dodatkowo twórcy przypominają, że nie ma żadnego transferu kont, więc trzeba będzie zacząć swoją przygodę od nowa. Koniec z kluczami i koniec z Twitch dropami. Scavengers wszedł do Early Access i oficjalnie stał się dostępny dla wszystkich graczy. Twórcy postawili na model free to play, więc nie musicie się obawiać żadnych opłat. Scavengers to sieciowa gra PvPvE, w której znajdziemy trochę sandboxa, trochę survivalu, RPG oraz typowej nawalanki player vs player. Premiera World of Tanks na Steamie po niemal 10 latach od faktycznego debiutu miała być wielkim świętem i dowodem na to, że WoT to pierwszorzędny zawodnik. Coś jednak nie pykło. Bardzo nie pykło. World of Tanks jest masakrowany, wręcz miażdżony na Steamie. Po 4 dniach ilość pozytywnych recenzji wynosi zaledwie 35%, co stawia dział Wargaming wśród najgorszych z najgorszych. Powodem takiej niechęci wśród fanów nie jest jednak grywalność World of Tanks lub problemy techniczne. Chodzi o pewne ograniczenia dotyczące dostępności gry. Okazało się, że Steamowy World of Tanks nie wspiera istniejących już kont gry, więc jeśli chcemy zagrać na platformie Valve, musimy stworzyć nowe konto. Bardzo słabo wygląda również liczba graczy. Zaledwie 4000 zalogowanych osób w godzinach szczytu. No cóż, Wargaming strzeliło sobie samobuja i chyba raz na zawsze straciło szansę na dostanie się do pierwszej ligi Steama. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subika oraz chłopeczki w górę. Mówił do Was Reistus. Cześć!